Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Woglam. Temat akta 2 ponownie wraca i tym razem już chyba z kilkukrotnie większą siłą niż dotychczas. Otóż, kilka dni temu, czyli dokładnie 4 marca, buchnęła informacja, że Europarlament chce przyspieszyć głosowanie odnośnie dyrektywy EPICA, zwanej potocznie jako akta 2. I na Twitterze Julii Redy pojawił się tweet i filmik, który ostrzega wszystkich internautów i nie tylko, właśnie o planach Unii Europejskiej. <laughs> Okay, everyone. There are some urgent new developments on the copyright proposal that I feel I need to report to you about immediately. I have just heard that the president of the European People's Party group in the parliament, Mr. Manfred Weber, has requested to have the copyright vo vote moved ahead to next week already. There's going to be a meeting on Thursday where the presidents of the different political groups will decide on this, and obviously the presidents of the Greens EFA group will vote against it. But it's really necessary for all of us to make a lot of noise now to prevent this move from happening. I have to say, I find it outrageous that the EPP group is trying to silence the voices of protesters who have announced Europe wide protests for the 23rd of March by moving the final vote ahead to next week and really trying. to push this through before anyone can do anything about it it's one thing to have different opinions and to vote differently but to try to limit the possibility for people to make their voices heard i think is really an undemocratic move that needs to be stopped i teraz tak dwie sprawy po pierwsze osobą która która jest tutaj wymieniona w tym filmiku czyli manfred weber jest to ten koleś? Zapamiętajcie jego facjatę, jego tweeta, i tak dalej. To jest człowiek, który wręcz nalegał, aby przyspieszyć głosowanie nad, nad ową dyrektywą. I teraz tak. Jaki jest najczęstszy argument przemawiający za tym. Aby wprowadzić ową dyrektywę. Bo to ma pomóc, podobno, uregulować kwestie dotyczące praw autorskich i tak dalej. Że to wszystkim nam pomoże, że to jest uczciwe, bla bla bla. Mhm. To w takim razie do tych wszystkich osób, które twierdzą, że to jest coś dobrego, powiedzcie mi w takim razie, czy Przyśpieszanie w niedemokratyczny sposób głosowania, byleby przepchnąć ustawę, która jawnie się ludziom nie podoba, jest posunięciem godnym, jakby to powiedzieć, uczciwego podejścia do obywatela. No hej, skoro to jest tak świetna rzecz, no to dlaczego oni. Europosłowie próbują w tak brudny sposób yy, przepchnąć tą ustawę? Czego oni się boją? Ach, no tak, ponieważ w ten czwartek miały być rozmowy na ten temat, aby zatwierdzić właśnie to szybsze głosowanie, aby w okolicach 11, od 11 do 14 marca przegłosować tą, tą ustawę. A co jest później? Bo później jest 23. Właśnie zaplanowane są protesty w całej Europie przeciwko akta 2. Więc teraz tak. Jest to bardzo dobra rzecz. Wręcz wspaniała rzecz. Tak? Dlatego europosłowie chcą to przepchnąć, zanim ludzie wyjdą na ulicę. Czy tak się właśnie traktuje suwerena? Czy tak właśnie wygląda według Was yy, demokracja? Bo mnie się nie wydaje. I to jest ewidentny i jawny dowód na to, że akta 2, które oryginalnie się nazywa Epika. Nie jest kurwa niczym dobrym. Jeżeli ty tego człowieku nie widzisz, jeden z drugim, który twierdzi, że to jest takie wspaniałe, cudowne, pije do konkretnych osób, do pulchnego niedźwiedzia, do tego rudego, który cieszy Michę, że nie będzie wyzywany w internecie, tak. Jeżeli taki dowód Wam nie wystarcza. To ja już nie wiem, co was przekona. Prawdopodobnie nic, chyba że jesteście na tyle świadomi, że świadomie po prostu chcecie ocenzurować ludzi. No więc właśnie. Więc Akta 2 to nie jest żadna obrona dla wydawnictw, dla artystów dla muzyków, żeby walczyć z piractwem czy coś. Nie, to jest tylko i wyłącznie po to, aby zrobić wielkim koncernom Lachę, aby mieli możliwość zarabiania jeszcze większych pieniędzy, to Uno dos, żeby był kontrolowany z zaznaczeniem kontrolowany przepływ informacji. Innymi słowy, jeżeli telewizja wyżyga jakiegoś newsa, a później się okaże, znaczy nawet się później nie okaże, bo nikt nie będzie w stanie tego podważyć, ale najprostszy ze wszystkich przykładów, e, cała ta fala imigrantów. Z roku 2015, kiedy to TVN wyemitował yy, na żywo materiał, yy, kiedy to przypływały pontony z uchodźcami, yy, znaczy z uchodźcami, którzy rzekomo mieli być kobietami i yy, kobietami z dziećmi, a się okazało, że to są sami mężczyźni w wieku poborowym i to poszło w świat. Na dzień dzisiejszy telewizja. Próbuję na każdym jednym kroku usuwać ten, ten materiał, ale na ich nieszczęście istnieją jeszcze fragmenty i chyba nie wszystkie uda im się dorwać, ale możemy im kibicować. I teraz tak, TVN wysrał takiego newsa, tak? A osoby, które w tamtym momencie były na plaży, były na miejscu i to sfilmowały, i wtedy wrzuciły e, owy materiał do sieci, po wprowadzeniu akty 2, nie będą tego mogły zrobić, bo nie będą miały licencji, bo nie będą zweryfikowane, bo będą e, poddane kontroli. I jeżeli dany materiał się nie spodoba, znaczy pod przykrywką tego, że o, musimy sprawdzić czy wszystko jest nagrane w taki sposób, e, że wszystkie prawa należą do ciebie, a później się człowieku e, ciągaj po sądach czy kłóć się z głupim botem, udowadniając, że film z twojej komórki tak naprawdę należy do ciebie. Wyślepi jesteście. Jesteście tak głupi, że nie widzicie gdzie tu jest problem. Wy jesteście tak naiwni, że jakimś obcym osobom wierzycie na słowo ludziom, którzy mają decydować o waszym kurwa losie. Wierzycie na słowo. To waszemu sąsiadowi nie wierzycie na słowo, kiedy on mówi, że to nie ich pies nasrał wam na ogródek? A macie wierzyć na słowo człowiekowi, który go na... W życiu na oczy nie widzieliście? Tak to działa? No to gratuluję w takim razie. Ale wracając dalej, tutaj macie, panie i panowie, dowód na to, że to nie jest wymysł i parlament naprawdę planował przyspieszenie owego głosowania. Marzec 11 do 14. No, proszę bardzo. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, ponieważ, panie i panowie, udało się to zniwelować. Więc po dwóch dniach nacisków, Europarlamenci Twu... Yy, politycy po prostu chyba sobie odpuścili, bo widzieli, że no nie ugrają na tym za dużo, a poza tym nie zdążą się zmobilizować, więc dali sobie spokój. Więc przyspieszonego głosowania nad aktą nie będzie. Więc trzymamy się planu 23 marca. Są protesty w całej Europie, w tym i w Polsce, i mam zamiar Was wszystkich widzieć na tych protestach, bo skończyły się żarty. To, to już nie jest zabawa. To jest być albo nie być. Ostatnia prosta. Ten miesiąc to jedno głosowanie jest ostateczne. I niech mi nikt nie pierdoli głupot, że o, bo to nie wejdzie, nie ma szans. Debilu jeden z drugim. Takie cyrki się, od... się pojawiają. Już jedno głosowanie przepchnęli. Eee, trójporozumienie przepchnęli. Ty naprawdę masz tak dwucyfrowe IQ, że nie dociera do ciebie z zjebie tempy, że oni chcą wprowadzenia tego. Aby chociażby już nigdy więcej żadne brudy na polityków nie wypływały, tak jak przykładowo co po niektórzy europosłowie biegali sobie po Brukseli totalnie najebani w trzy dupy i później głosowali nad, nad innymi artykułami? Więc jeszcze raz, 23 marca wychodzimy wszyscy protestować. I tym razem ja także będę. Więc. Zbieramy się ludzie. Jednakże jeszcze jedna rzecz. Odnośnie tego newsa, który rzuciła Julia Reda, że planują przyspieszyć właśnie głosowanie. Porozsyłałem tego newsa wszędzie, gdzie tylko się dało. Nie tylko po Discordzie, ale też i po grupach. Po stronach do poszczególnych YouTuberów i zgadnijcie, jaki był efekt. O tej sprawie, jeżeli chodzi o YouTubera, z osób, do których wysłałem te, 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 te newsy, ostrzegł tylko i wyłącznie ator z wideo prezentację Fabian. I Karioner. I nikt kurwa więcej. A wysłałem jeszcze do świeżaka. Choć tutaj muszę, muszę trochę pobronić świeżaka, bo niejednokrotnie e, wypowiadał się na temat Akty 2. I brał czynny udział w tym, aby nagłośnić tą sprawę. Więc może się po prostu nie wyrobił. Okej. Okay. Ale wysłałem też do Awieńca, wysłałem też do Kikwala. wysłałem to nawet do Spysińskiego, choć tutaj też sytuacja jak ze świeżakiem niejednokrotnie też nagłaśniał sprawę e, z aktą. I a propos, jeszcze jednego dowodu na to, że ta dyrektywa wcale nie jest taka wspaniała. Otóż, Suzan Wójcicki, nie wiem czy kojarzycie to nazwisko, główna szefowa YouTube'a, centralnie przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. I oznajmiła, że jeżeli dyrektywa Epika, potocznie zwana akta 2, wejdzie, ona zawija interes z Europy. Albo nałoży takie filtry, że tylko największe kanały, w domyśle od pół miliona w górę, będą miały prawo publikować treści. Więc jeszcze raz: osoba odpowiedzialna za wielomiliardowy biznes, jakim jest YouTube. Mówi, że wycofa swój... swój interes po prostu z Europy w momencie, kiedy dyrektywa wejdzie. Jak kretynie jeden z drugim możesz nadal twierdzić, że to jest świetny pomysł? Jak możesz twierdzić, że ta dyrektywa przyniesie więcej dobrego niż złego? Bardzo chętnie posłucham. Naprawdę. Oświeć mnie, bo może ja jestem po prostu niedorozwinięty. Tak więc, panie i panowie, reasumując: Są wśród nas idioci, którzy nadal zlewają ten temat. Którzy nadal nie widzą w tym niczego złego, nie widzą w tym żadnego zagrożenia. Teraz mi się w sumie przypomniało, że rzuciłem tego tweeta i ten filmik Juli Redy na grupkę Avienca i grupkę Lakarnuma. I wiecie, co się stało? Na grupce Avienca absolutnie nikt się tym nie przejął. Mało tego, ludzie mi pisali, żebym sobie po prostu poszedł i dał sobie spokój. Natomiast na grupie Lakarnuma. O, jej Pawełku... Sam chciał mnie zbanować, przynajmniej tak deklarował pod, pod moim postem. Więc jeszcze raz. Ludzie są po prostu głupi i nie widzą zagrożenia, bo wystarczy coś potwornego opakować, władne błyszczące pudełeczko i już jest spokój. I już każdy się cieszy. Także, panie, panowie, chłopcy i dziewczęta i wszyscy youtuberzy, którzy będą oglądać to, nagłaśniajcie sprawę. Zbierajcie ludzi, żeby wyszli na ulicę. Przekonujcie ich, żeby wyszli razem z Wami. Zapomnijmy na ten czas o wszystkich konfliktach, o wszystkich sprawach, które nas różnią, o wszystkich spinach, bo jeżeli to gówno wejdzie, to jednocześnie stracimy też możliwość kłócenia się między sobą. Na przykład więc zapomnijmy przynajmniej na chwilę o spinach. I co? Do dzieła!